Cześć, nazywam się Marek Zaręba. Zapraszam Cię w naszym pierwszym odcinku u progu Wielkiego Postu. Gotuj się na post. Dzisiaj w mojej kuchni chciałbym Cię przede wszystkim wprowadzić w tajniki postu, ale również przygotujemy w naszym pierwszym odcinku coś wyjątkowego, czyli postne orkiszowe bułeczki. Ciasto przygotowałem kilka godzin wcześniej z dodatkiem drożdży i żytniego zakwasu, mąka orkiszowa 630, woda, cukier, troszkę miłości i mamy fantastyczny zaczyn do naszych bułeczek. A przepis znajdziesz dokładny w opisie na dole pod tym odcinkiem. Jak przygotować bułeczki? To ciasto fantastycznie plastyczne jest właśnie z tej mąki. Nie trzeba za dużo się przy tym napracować, aczkolwiek wymaga to troszkę szlifu. Wystarczy podsypać troszkę tutaj mąką. Ja przygotowałem sobie taki fajny ceramiczny warsztat. Wyciągamy ciasto. Tak. W ten sposób. Ekstra. Piekarnik już jest nagrzany do temperatury około 250 stopni. Odstawiamy. I zagniatamy to ciasto bardzo szybko. Zwróć uwagę, jak pięknie plastycznie wygląda. Orkisz jest bardzo ciepłym zbożem, bardzo właśnie plastycznym. Jest w Polsce w tej chwili dostępnych bardzo dużo odmian niemodyfikowanych. Jednym z nich jest Obel Kürmel Rotkorn. Brzmi dosyć dziwnie, ale gwarantuję Ci, że w internecie klikając możesz bez problemu znaleźć. Ja tak naprawdę, aby te bułeczki były pulchne, za wiele przy tym cieście nie chcę robić. Chodzi o to, żeby nie tracić czasu. Hop, hop, hop. Zagniatamy ciasto delikatnie, a później rolujemy i wycinamy takie kawałki na nasze bułeczki. Chciałbym Cię przede wszystkim przekonać, że bardzo łatwo i szybko można wykonać domowe, fantastyczne, nie tylko postne, zdrowe pieczywo. Zobacz, jak łatwo to przygotować. Hop, zagniatamy, tak jak nasze babcie i dziadkowie kiedyś pod płomyki i układamy na blaszce. Bardzo lubię takie pląsy wokół postu przy pieczywie. Poszczę od wielu lat. Napisałem książkę Boży Skalpel. Być może poznałeś moje inne poradniki kulinarne, m.in. jaglany detoks. W następnym odcinku będziemy dużo mówić o kaszy jaglanej. Już dzisiaj Cię do tego zachęcam. Ale dziś te bułeczki w kluczu postu przede wszystkim wprowadzają nas w tajemnicę postu. Po co mi ten post? Warto nieustannie zadawać sobie w sercu to pytanie, ponieważ post tak naprawdę nie może być pustym głodem. To podróż do wnętrza naszego serca. W mojej książce opisuję dziennik postu, w którym przedstawiam moją historię. Przez 10 miesięcy pościłem właśnie i prowadziłem ten dziennik po to, aby podzielić się z Tobą refleksją na temat postu i jakich owoców doświadczyłem. Wstęp do tego dziełka napisała moja kochana żona, która była w szoku, że ja, taki egoista, trudny facet, przez post, jak to się mówi, pod płaszczem kromki chleba i wody, stał się pokornym, dobrym mężem. Chodzi o to też, żeby te bułeczki nasze, kochani, nie były jakieś przekombinowane. Mają być proste, rustykalne. Możemy sobie tutaj czasem troszkę wspomóc się mąką, bo to ciasto może być troszkę bardziej plastyczne, ale możecie dodać troszkę więcej mąki. Zależy mi na tym, żeby właśnie były takie rustykalne. Jeszcze troszkę mąki. Tak. Hop, hop, hop. I zaraz nasze bułeczki będą gotowe. Post nie jest dyscypliną sportu. Wielu z nas boi się strasznie głodu, nie wiedząc o tym, że tak naprawdę uczucie głodu jest bardzo proste do pokonania, ponieważ lęk przed głodem zawsze jest większy od owego uczucia. Dlatego kiedy chcesz podjąć post, kiedy chcesz zmagać się z głodem, pamiętaj, że najważniejsza jest łaska postu. Piszę dokładnie o tym w mojej książce, bo wielu z nas nie modli się o łaskę postu, dlatego że boi się, iż ją otrzyma i będzie trzeba zrezygnować z ulubionej kawki, słodyczy i tak dalej, i tak dalej. Zapytaj się swojego serca w tej chwili, czy przypadkiem tak nie jest, że chciałbyś podjąć post, chciałbyś konkretnie podejść do sprawy, ale boisz się głodu. Głód jest uczuciem fizjologicznym,
Ale w czasach, w których przyszło nam żyć, tak naprawdę większość ludzi umiera z przesytu. Gdybyście posiedzieli ze mną w gabinecie dietetycznym, posłuchali wielu konsultacji, szybko byście się przekonali, że tak naprawdę to, co nas wynosi na wyżyny doznań smakowych, staje się najczęściej przyczyną naszej zdrowotnej klęski. I tu w kluczu uzdrowienia postem pierwszy aspekt to nasze ciało. Dusza bowiem realizuje się wyłącznie poprzez ciało, dlatego kiedy człowiek nie dba o ciało, kompletnie nic z tym nie robi, trudno będzie też uzyskać owoce radosnej modlitwy, która uskrzydla tak naprawdę jałmużnę i post. Piszę o tym w mojej książce, że nie da się w żaden sposób tego rozerwać, ponieważ jest tak w tej chwili bardzo często spotykany w naszych czasach aspekt hedonizmu, czyli współczesny człowiek nie zadaje sobie kompletnie wysiłku w to, aby z czegokolwiek zrezygnować, natomiast całą niemal energię życia poświęca w dogadzanie sobie, dlatego post, a szczególnie okres Wielkiego Postu, to doskonałe lekarstwo na nasz wybujały apetyt na życie. Zobaczcie, nasze rustykalne bułeczki już są gotowe, teraz wystarczy tylko hop, hop, lekko je ponacinać, żeby skórka była bardziej ta skórka. Chciałem Was właśnie wprowadzić w tajniki tego, że to pieczywo w moim domu jest nieustannie przygotowywane. Moja kochana żona bardzo lubi zaskakiwać mnie takim pieczywem, a kiedy zbliża się piątek, już w czwartek wieczorem przygotowujemy zakwas po to, żeby cieszyć się właśnie fantastycznym postem. Hop, hop. Bułeczki gotowe, piekarnik rozgrzany, 250 stopni, 7 do 8 minut i za chwilę bułeczki będą gotowe. Cześć! Minęło około 10 minut, zaglądałem, przyznam szczerze, między wierszami, czy już są gotowe, ale w tej chwili już konkretnie sięgam po nasze orkiszowe, postne bułeczki. Przypomnę tylko, że świetnie wyglądają. Piekarnik powinien być nagrzany do temperatury 250 stopni i między 7 a 10 minut pieczemy takie bułeczki. Chodzi o to, że każdy piekarnik ma różne poziomy temperatury. Możemy czasem ustawić na 250, a tak naprawdę będzie 220. Trzeba generalnie zaglądać do piekarnika, tak żeby nasze bułeczki się nam nie spaliły. Przekładamy teraz nasze bułeczki na talerz. Fantastyczne, chrupiące. Zobaczcie. Każdy by chciał pościć w takim stylu. Są jeszcze bardzo gorące. Ale dla całej rodziny to uczta naprawdę wyjątkowa. Lubię czasem takie bułeczki też skropić oliwą. Odstawię na chwilę naszą blaszkę. Jest gorąca, także uważajcie, aby się nie poparzyć. I pstryk. Gotowe. Hop, hop, hop. Troszkę oliwy. Będą wtedy chrupkie, bardziej soczyste. Tak naprawdę już nic więcej nie potrzebujecie. To wszystko na nasz post. W kluczu postu chleb. W kontekście, w kluczu antropologii chrześcijańskiej Ewangelii chleb i woda pokonuje złego ducha. Pokusa nie do odparcia. W świecie, w którym żyjemy, ciasteczka, kawa, słodycze od rana do wieczora. Często upadamy pod ciężarem jedzenia, a tymczasem jak pokonać ten głód cukrowy? Właśnie postem. Regularny post nauczył mnie przede wszystkim dyscypliny. W życiu najważniejsza jest dyscyplina Boża. Jeżeli żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym, będziemy zazwyczaj bardzo szczęśliwi. Post przybliża nas do Boga. To tajemnica przede wszystkim Chrystusa, który przypomina nam, że stał się ziarnem. Zmęczony w piecu boleści, zmiażdżony przez grzech człowieka, stał się chlebem życia. Wypieczony w piecu boleści. Tak jak w naszym piekarniku, Chrystus cierpiał bardzo, bardzo mocno za nas wszystkich. Więc jeżeli chcesz radośnie przeżywać ten Wielki Post, zachęcam Cię do tego, aby upiec takie fantastyczne orkiszowe bułeczki, woda i cały dzień, chociażby piątek czy środa, pościć w intencji, którą stawiasz sobie w sercu. Dziękuję Ci bardzo i zapraszam już dziś
Ciebie na kolejny odcinek, w którym będę przypominał nam o poście, ale przede wszystkim o tym, jak technicznie podejść do postu. Pamiętaj, że środek to nie post. Celem jest miłość, a post jest tym właśnie środkiem, który nas do tego będzie prowadził. Kochaj post i rób to, co kochasz. Cześć!